poprzednim odcinku. Nieznani żołnierze zabijają wszystkich oprócz Alexa, no a to niespodzianka, i oprowadzają gaz. Scenariusze typu co by było, gdyby ktoś zbrojnie zaatakował kraj pierwszego świata. No na przykład twój kraj. No ale najlepsze jest to, że ostatecznie pomylili Amerykanów z Rosjanami i zaatakowali Anglików. No kłamczył z niego, bo na pace ma skradziony gaz, który chce teraz użyć w odwecie na Rosjanach. Typ zaszył się kilkanaście metrów pod ziemią i znowu wrzuca te swoje przemówienia o walce o wolność. Tylko co on chciał tutaj osiągnąć? Chciał skończyć jako przywódca, który zginął męczeńską śmiercią? W jakiejś norze pod ziemią? No super przykład. Jakby się wysadził na stadionie pełnym ludzi, to bym rozumiał, a tutaj? Żałosne. No chyba, że chłopaki z Alcatali zrobili mu taki prank i skoro jest niewidomy, wkręcili go, że jest w jakimś miejscu pełnym niewiernych, których trzeba ukarać. Miały być 72 dziewice, a będzie co najwyżej stara baba z rozklapiochą. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że schemat rozbrojenia tego ładunku był na tablecie tuż obok. Czy ci terroryści muszą być takimi głąbami, że zostawiają wszystkie informacje jak na tacy? No dobra, wilk zlikwidowany, więc misja udana. W sumie częściowo, bo nie było tam gazu, no ale udana. Po wybryku Hadira wojska Fary zostały wciągnięte na listę organizacji terrorystycznych i amerykańscy Marines mają rozkaz do nich strzelać. Nie, niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na nich zawiśniesz. No nie jestem pewien, czy Price, który ma stopień kapitana, mógłby sobie tak szczekać do kogoś o stopniu pułkownika i nie ponieść żadnych konsekwencji. No ale okej, Price ma fajne wąsy i może. Ale to dopiero początek tego cyrku. Alex mówi, że... Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami Fary. Czyli typ jawnie oświadcza swojej przełożonej o swojej dezercji i przyłączeniu się do organizacji terrorystycznej. Za coś takiego przecież jest sąd wojskowy i dożywocie w więzieniu, albo pluton egzekucyjny. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Jak zawsze. Dalej mamy kolejny flashback Fary i jej pobyt w więzieniu po tym, jak ją i brata złapał Barkov. I zanim przejdziemy dalej, słuchajcie tego. Jak długo byłaś w izolatce? 10 dni. Wyglądasz na chorą. Nie karmią, nie dają pić. Po 10 dniach w izolatce, bez jedzenia i picia, nie wyglądałaby na chorą, tylko byłaby martwa. Później Hadir daje klucz do... czegoś. Ukradłem klucz. Do czego? Wiemy się. Ukradł jakiś randomowy klucz, tylko nie wie, co on otwiera. No ale to nadal nie wszystko. Czyli z tego, co rozumiem, z jakiegoś powodu Barkov trzymał dwójkę dzieci przez 10 lat w więzieniu? Ale po co? Nie ma wzmianki o tym, że chciałby z nich zrobić na przykład szpiegów czy coś. Pewnie w tym czasie wybił połowę cywilnej ludności Urzykistanu, ale tą dwójkę trzymał tyle czasu. No przecież to nie ma sensu. Kolejne rzeczy, które się tutaj nie kleją, to to... Barkov będzie przesłuchiwał Farę i pytał, czy zna kogoś o nazwisku Karim i czy wie coś o jakichś wiadomościach. Opowiedz o komendancie Karim i tych wiadomościach. Czyli Fara przez ten czas jakoś musiała się kontaktować ze światem zewnętrznym? Tylko jak? Jak była tutaj zamykana, była dzieckiem, które było w sumie nikim. W jaki sposób dorobiła się statusu komendanta, będąc w więzieniu? Przez tyle lat Barkov nie dopytał jej i brata o ich imiona i nazwiska? Nie poradził sobie z przesłuchaniem i wyciągnięciem informacji z 7- i 10-latka? Jest to tyle głupot, które pozostają w sferze domysłów i potężnych fikołków myślowych, które trzeba zrobić, żeby to wszystko miało jakiś sens. Jedyne, co udaje mi się tutaj wymyślić, to to, że w czasie pobytu w więzieniu stała się przywódcą innych więźniów i któryś z nich miał jakieś kontakty na zewnątrz i po przekupieniu strażników mogli wysyłać wiadomości. Przez to stała się znana jako przywódca rebeliantów już poza więzieniem. Jest to najbardziej prawdopodobne, ale też grubymi nićmi szyte albo po ludzku głupie. Aha, kiedy nie wybierzecie żadnej odpowiedzi na pytanie Barkova, a wciśniecie spust, to naplujecie mu w twarz. Zgrywasz twardą, Fara, a? Dokładnie o to mi chodziło. Jak dotąd byłem cierpliwy, dość tego. Barkov przynosi Farze śniadanko do łóżka. Okazuje się, że zorientowali się, że jeden z kluczy zniknął, i pytają ją, gdzie Hadir go ukrył. Jest pewien, że to jej brat go zabrał, ale to ją tłucze po pysku. Damski bokser.
Ratuje ją atak na bazę Barkowa. Na szczęście akurat dzisiaj luźniej ją skrępowali i udaje jej się oswobodzić i uciec z celi. To teraz też będzie dobre, uważajcie. Dziewczyna, która była w celi, odcięta od świata przez ostatnie 10 lat, zamknięta w niej w wieku 7 lat, potrafi wykonywać sprawne egzekucje ułamaną łyżką. Oraz umie posługiwać się bronią krótką. Wiecie, co otwierał ten tajemniczy klucz, który Hadir ukradł? Składzik broni. No co za szczęście mają te dziewczyny tutaj. No i Farah potrafi się posługiwać karabinem maszynowym. Nawet jeżeli ktoś jej to tłumaczył, to bez praktyki nie ma szans, żeby to ogarnęła. No ale wracając do klucza. Skoro wiedzieli, od czego był klucz, który zniknął, nie mogli opróżnić tej szafy? Dlaczego ci źli są zawsze takimi tempakami? Później mamy pokaz, jak garstka więźniarek rozwala kilka oddziałów zawodowych żołnierzy i dowiadujemy się, jak Farah poznała Price'a. Kim jest komendant Karim? Ja jestem Karim. Dostaliśmy twoje wiadomości. Czyli typiara, która w wieku 7 lat została zamknięta w więzieniu na kolejne 10, zdołała skontaktować się z oddziałem sił specjalnych Wielkiej Brytanii. Już pomijając absurd tej sytuacji, nie będąc psychologiem, można się domyślić, że dziecko, zamknięte i odcięte od świata zewnętrznego w kluczowych stadiach swojego rozwoju psychofizycznego, byłoby cofnięte rozwojowo i emocjonalnie, a nie knuło jakieś podstępy. Przecież to już głupsze nie może być. Więc tak na szybko. Barkow porywa i zamyka dwójkę dzieci. Farah ma 7, a Hadir 10 lat. Zamyka je w więzieniu na dekadę. W tym czasie Farah zza krat formuje i staje się przywódcą rebeliantów, chcących zwalczyć okupujących jej kraj Rosjan, uczy się walki wręcz i obsługi broni, której nigdy nie miała w ręku. Wysyła jakąś wiadomość poza więzienie i kontaktuje się z SAS i ustala datę jej uratowania. Z jakiegoś powodu SAS zgadza się przeprowadzić misję ratunkową. Ryzykując swoich ludzi i konflikt międzynarodowy na rzecz garstki rebeliantów i typiary, która większą część swojego życia spędziła w więzieniu. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Przynajmniej zobaczyliśmy ogolonego Price'a. Wojna nie musi być brudna. Pamiętaj. Wracamy do teraźniejszości. Hadir przerzucił za pomocą Al-Katali gaz do Rosji. Typ lepiej ogarnia organizację i logistykę niż jego siostra. Może powinni się zamienić stanowiskami. Znowu mamy to pierdololo, że Hadir jest agentem Zachodu, pomimo tego, że nim nie jest, i nie mogą dopuścić, żeby wypuścił gaz w Rosji, bo będzie afera międzynarodowa i tym razem już na pewno wybuchnie trzecia wojna światowa. Zostaw to mnie. Price i Garrick przylecieli do Sankt Petersburga, ale są tutaj zdani na siebie. Bez wsparcia, jedyną pomoc, na jaką mogą liczyć, to ta, którą sobie sami zorganizują. Na miejscu jest też rzeźnik. Stwierdzam, że jego ksywka wcale nie wzięła się z jego bezwzględności, tylko z tego, że śmierdzi, jakby wyszedł z ubojni. Od samego początku, jak go tylko poznaliśmy, te kilka dni temu, łazi w dokładnie tych samych ciuchach. Pewnie nawet gaci nie zmienił. Nikolaj jest jednym z dobrych ruskich i załatwia sprzęt dla naszej dwójki, ale po cholerę taszczył tutaj ten wielki kufer dla 4 pistoletów. Raz, że to niepraktyczne jak diabli i mógł te pistolety po prostu schować po kieszeniach, a dwa, że taka charakterystyczna walizka no rzuca się w oczy, zwłaszcza, że w pobliżu są terroryści. No ale okej. Trzeba śledzić rzeźnika, żeby doprowadził do Hadira i gazu. Teraz! Dobra robota. Nikolaj, trzeba zabrać śmieci z alejki. Dobry tekst, śmieci z alejki. Wiem, że znowu się czepiam tego, ale pistolet z tłumikiem nie jest w stanie aż tak wyciszyć strzałów, żeby ci tutaj nie słyszeli ich. Ostatecznie gonimy rzeźnika przez ulicę Sankt Petersburga, ten się nie szczypie i zabija cywili po drodze. Al-Katala ma nawet wyrzutnie rakiet tutaj. Ani wybuchy, ani strzały nie sprawiają, że tutejsza policja się zjawia. Karetka pojawiła się chwilę po pierwszych wystrzałach, ale służby porządkowe jedzą pączki. Czy co tam jedzą policjanci w Rosji? Pewnie pierogi z wypełnieniem smutku i rozczarowań z państwa, w którym żyją. W końcu dzięki Nikołajowi udaje się pojmać rzeźnika i Price z Garrickiem biorą go na przyjacielską pogawędkę. Gdzie jest gaz? W twojej ruskiej dupie. Niestety pan brudna żółta koszulka nie chce gadać, więc trzeba poszerzyć grono do negocjacji. To nasza karta przetargowa. W negocjacjach.
No i to mi się podoba. Ci dobrzy potrafią się zdobyć na coś moralnie złego, co w szerszej perspektywie przyniesie i tak więcej dobrego. Każdy musi sobie pobrudzić ręce. Wszystko w imię szczytnego, większego celu. No i my jesteśmy w to wciągnięci. No więc, widząc swoją rodzinę na celowniku, z pana rzeźnika robi się co najwyżej starsza pani z mięsnego i wygaduje się, gdzie jest gaz. Dobra, słuchaj! Teatr karetka. Nie, mówię prawdę, przyrzekam! Tam schowaliśmy gaz, teatr karetka, przyrzekam! Gdzie jest Hadir? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Hadir z kolei chce dopaść Barkowa w jego willi. Rosjanie pójdą na wojnę z Zachodem i opuszczą naszą ojczyznę. Czyli o to w tym wszystkim chodziło? Taki był plan? Żeby zaatakować gazem Rosję, która obwini o to Stany Zjednoczone, zmobilizuje wszystkie siły przeciw nim i opuści okupowane tereny? I w taki sposób chcieli uwolnić Urzykistan? Naprawdę myśleli, że atak w jakimś teatrze i zabicie nawet kilkuset cywili wystarczyłoby na wywołanie oficjalnego konfliktu i wojny między mocarstwami? Naprawdę ktokolwiek by uwierzył, że pierwsza armia świata, chcąc zaatakować kogokolwiek, zrobiłaby to, przeprowadzając taki no bądź co bądź malutki zamach? Zamach na cel cywilny, a nie militarny? To się w ogóle nie klei i trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby wierzyć, że to by się udało. Aha, mamy też wybór, co zrobić z rzeźnikiem. Mój wybór był taki. Tylko zostawcie moją rodzinę. Szefie, co my tu do cholery robimy? Sprzątamy bałagan. A kobiety i dzieci? To nasza gwarancja. To zakładnicy. Ja pierdzielę, ale on mnie drażni, wielki pan trzymający się zasad. Sam chciał móc szerzej działać i płakał, że ma związane ręce, a teraz znowu się marzy, bo do zatrzymania wybuchu III wojny światowej musieli uprowadzić dwie osoby, którym ostatecznie nic się nie stało. No ogarnij dupę, Kyle, i słuchaj kapitana. Gdzie postawimy granicę, sir? Dokładnie tam, gdzie jest ci potrzebna, sierżancie. No i to jest moja nowa dewiza życiowa. Price to jest jednak gość. Dobra, kolejna misja. Hadir pojechał dorwać Barkowa, który ma być w swojej willi w Mołdawii. A tak w ogóle nikt nie zwrócił na rosyjski wóz policyjny jadący ulicami Mołdawii? Ale nieważne. Cicho tu. To znaczy, że Hadir przejął kontrolę. Czyli niby jakby tu teraz miało być, jakby Hadir nie przejął kontroli. Kolorowe światła i głośna muzyka? Nie kumam tego. Ale jak zbyt wielu? Jest ich trzech, a jeszcze chwilę temu w Sankt Petersburgu w bezpośredniej konfrontacji pistoletami zastrzelili czterech strażników rzeźnika. Tutaj mają na dodatek przewagę elementu zaskoczenia. Ale no nic, kapitan tutaj dowodzi. Ekipa Hadira jest już na miejscu i trzeba po cichu sprawdzić trzy miejscówki w poszukiwaniu jego i Barkowa. Przesłuchiwani więźniowie to rodzina Barkowa. Jeden z nich powtarza kod i coś gada o drugim piętrze i o tym, że trzeba zasubskrybować ten kanał. W głównym budynku na drugim piętrze właśnie jest biuro Barkowa, do którego pasuje kod, który powtarzał więzień. W środku jest Hadir, który nie spotkawszy Barkowa, przeszukał jego dokumenty i znalazł miejsce, gdzie Barkow wytwarza gaz. Ta rozmowa też jest jakaś dziwna, bo Hadir mówi... Wiem, gdzie wytwarzają gaz, dowiedziałem się. To fabryka chemikaliów Barkowa? Tak, zniszczę ją. Jesteśmy po tej samej stronie. Nie w ten sposób. No jeszcze dwie minuty temu nie miał pojęcia o tej fabryce, a teraz się zachowuje, jakby to był jego główny cel. No nieważne, bo wsparcie od Barkowa przybywa. Trzeba uciekać przed ostrzałem z helikoptera i odpierać piechotę ruskich. W końcu udaje się uciec do tunelu, który jest zamknięty starym zardzewiałym łańcuchem i jedynym sposobem na jego otwarcie jest przecięcie go nożycami do cięcia metalu. No gdyby tylko mieli na przykład, no nie wiem, karabin albo pistolet, którym mogli go po prostu przestrzelić. Na szczęście Price ma odpowiednie narzędzie, bo inaczej by zginęli tutaj. No i teraz tak. Do tunelu, który właśnie się zawalił i którym uciekli, zaprowadził ich Hadir. Skąd wiedział, że on tam jest? Na początku myślałem, że tym tunelem przyszedł ze swoimi ludźmi, no ale nie, bo furtka była zamknięta. Skąd wiedział, dokąd prowadzi? Dlaczego ekipa Barkowa nie poleciała na drugi koniec tunelu? Nie wiedzieli, jak przebiega, czy jak? No nie wiadomo. To Laswell. Co ona tu robi? Czuję krew. To dane wywiadowcze, weź je. Tak jest. Hadira przejmuje Laswell i chce go oddać ruskim w akcie dobrej woli i ocieplenia stosunków między państwami. Price daje jej warunek, że zgadza się na to, ale zabiera w zamian plany i lokalizację fabryki gazu Barkowa. Nie wiem w końcu, kim tam jest Laswell. Niby jest wyższa stopniem, a Price po raz kolejny ustawia ją po kątach,
a ona jeszcze chce pomóc. Cokolwiek tutaj robisz, mogę pomóc. Jakby co, odezwę się. Price z Garrickiem wracają do Urzykistanu, żeby przekazać Farze informacje o Hadirze i zaproponować zniszczenie fabryki gazu Barkowa, która jest gdzieś w Gruzji. Ta na początku gada jakieś kocopoły, że nie najeżdża innych krajów, że walczy tylko u siebie, ale wystarczyło, że zobaczyła plany fabryki i od razu zmieniła zdanie. No łatwo ją przekonać w sumie. Plan jest taki. Tajna operacja ma na celu zniszczenie laboratorium Barkowa. Nikolaj jest w środku, dostarczy nam ładunki wybuchowe. Ej, to w końcu kim jest Nikolaj, skoro może się dostać na legalu do tajnego laboratorium i podrzucić tam ładunki wybuchowe? No nie dowiemy się. Na co dalej? Dwa oddziały zinfiltrują obiekt. Garrick i ja umieścimy ładunki na rurociągu. Fara, Alex, odbierzecie od Nikolaja detonator i podłożycie bombę przy głównym piecu. Kiedy ładunki będą gotowe, oddalcie się na bezpieczną odległość i wystawcie to wszystko. No okej, to już jest jasne. Laswell zapewnia wsparcie lotnicze, no bo wiadomo, że od tak można sobie latać w przestrzeni powietrznej obcego państwa. Tutaj ewidentnie zabrakło jakiejś koordynacji działań, bo brakowało dosłownie kilkunastu metrów, żeby cała nasza ekipa wyleciała w powietrze. Spodziewają się nas! Zobaczmy, kto jest w domu! No atakujecie w biały dzień, poruszacie się główną drogą, macie ze sobą wóz bojowy i zdetonowaliście rakietę kilkaset metrów od fabryki, więc nie ma się co dziwić, że się was spodziewają. Dobra, po dostaniu się na teren fabryki spotykamy się z Nikołajem i odbieramy ładunki. Jak on się dostał na teren fabryki? Nikt nie sprawdził jego furgonetki? Kim on jest? I jeszcze mówi, że resztę ładunków jedzie zawieźć do Price'a. Dookoła trwa wojna, a ten idzie w sam środek niej. Dobra, dalej Alex i Farah muszą pokonać Sub-Bossa, opancerzonego żołnierza z ciężkim karabinem maszynowym. No nie powiem, że na najwyższym stopniu trudności trochę się z nim pomęczyłem. W końcu kolo spada, i to dobra wiadomość, zdalny detonator uszkodził się i jedyny sposób detonacji ładunków to ręczne ich odpalenie. To zła wiadomość. Najlogiczniejsze byłoby, gdyby Farah została tu i zniszczyła fabrykę w męczeńskiej śmierci w imię walki za wolność swojego ludu. No ale jednak nie. Alex Keller, operator dywizji do zadań specjalnych z ramienia CIA, który ma za sobą multum misji na całym świecie, akurat tutaj, na wypiździejewie Bliskiego Wschodu, w chatce ze śliny i wapna, w Urzykistanie, odnalazł swoje powołanie i cel, któremu chce poświęcić swoje życie. Całe życie wykonuje rozkazy, Farah. A w ten naprawdę wierzę. Alex robi swoją część zadania przy głównym piecu, a Price i Garrick minują rurociąg. Wszystko gotowe i można wysadzać. Barkow znowu ucieka helikopterem, ale na jego pokładzie jest już Farah i w znanym i lubianym przez siebie stylu wykańcza generała. I teraz kilka faktów. Farah ma 165 cm wzrostu i waży 55 kg. Barkow ma 191 cm wzrostu i waży 96 kg. Jest między nimi różnica prawie 30 cm wzrostu i ponad 40 kg wagi. Wysuwanie wniosków co do tego, kto tutaj ma większe szanse na przeżycie, pozostawiam wam. Nie no, super jest ta gra, można pluć na umierającego człowieka. Za sam ten fakt można dodać z 2 punkty do końcowej oceny. Farah! Jak sytuacja? Kapitanie, Barkow nie żyje. Wiecie, kto pilotował ten helikopter? No wiadomo, że Nikołaj. Ale jak tutaj wlazł? Czy znał Barkowa? Czy Barkow mu ufał? Czy Nikołaj wiedział, że Farah jest na pokładzie? Jeżeli nie wiedział, to gdzie chciał lecieć z Barkowem? No nie wiadomo. Wszystko skończyło się dobrze, odlatują z wybuchającą fabryką gazu w tle, więc się nie interesuj. Grę zamyka spotkanie Price'a i Laswell. Rosja odcięła się od tego, co Barkow zrobił z gazem. Czyli było ok, jak popełniał przez 20 lat zbrodnie wojenne na cywilach w Urzykistanie, ale jak dupa zaczęła im się palić z Amerykanami, to stwierdzili, że działał na swoją ręką poza państwową jurysdykcją. Z całą armią pod sobą. No okej. Mamy też wprowadzenie do drugiej części. Laswell przekazuje Price'owi akta, o które prosił. Pada też nazwisko generała Shepherda, który będzie jedną z głównych postaci w dwójce. Po więcej szczegółów zapraszam do streszczenia. W teczkach są dane operatorów, których Price chce zwerbować do swojej nowej jednostki uderzeniowej.
Znając historię z dwójki, do tego momentu ta rozmowa ma sens. Ale później Laswell wspomina nazwisko Zakajewa. Price myśli, że mowa jest o Imranie Zakajewie, którego zabił w sławnej misji w Prypeci w oryginalnym Modern Warfare, ale jednak chodzi o jego syna, Wiktora. I teraz tak. Po co oni w ogóle wspominają te nazwiska, skoro w kontynuacji nic z tego nie wynika i nikt z nich nie pojawia się w kampanii? Czy to było tylko zwykłe puszczenie oka dla starych fanów serii, żeby im teraz serduszko troszkę szybciej zabiło? No chyba tak. No ale to nie wszystko. Laswell mówi, że Wiktor i jego ludzie to... wielcy fani Hadira. To by wyjaśniało, jakim cudem jeszcze żyje. Dotrą do niego. Koleś, który chce zastąpić rosyjskiego generała, jest fanem innego kolesia, który chciał się zemścić na Rosjanach i który współpracował z Amerykanami? Ej, czy tylko ja nie rozumiem tego bełkotu tutaj? Później wracamy na bardziej sensowne tory i Price wymienia nowych członków zespołu. Będzie tam już znany Kyle Garrick, którego od teraz będą nazywać Gaz. Dojdzie John McTavish, znany jako Soap. Price mówi, że geneza jego ksywki, czyli mydło, jest ściśle tajna, ale w moim streszczeniu drugiej części odtajniłem to dla was. Link w opisie. Ostatnim członkiem jest Simon Riley, który nie ma swojego zdjęcia w aktach. No nie bez powodu, bo jego ksywka to Ghost. Ekipa ma się nazywać po prostu... 1-4-1.